Siemanko wariaty, mamy 8 sierpnia, czyli dzień wyjazdowy. Chodźcie, zrobimy szybki obchód po chawirce z kawusią. Oczywiście, że tak, zobaczcie jaki mam dzisiaj, jaką mam dzisiaj filiżneczkę. Fajna, gustowna. A, gustowna rzecz. Oczywiście musi być mleko z kawką, nie na odwrót. I zobaczcie, z nowości, ten statyw będziemy zabierać. On jest na kamerę, a tutaj jest lampa LED-owa, zobaczcie, numer 1. Ze solidnym tym statywem, ale jeszcze jej nie uruchamiałem. Tu jest druga lampa, pierścienna, coś pięknego. I tutaj zobaczcie z ciekawostek, 17 kwietnia 17 roku. No, plany były ambitne, tak wam powiem. Trump Tower miał być w Warszawie budowany, w Krakowie i we Wrocławiu, ale niestety parę rzeczy, te rzeczy pokrzyżowało. Być może się doczekamy kiedyś Trump Tower, ale jak widzicie tutaj deal, no już był wręcz podpisany. Prawica była ścisnęła, no zobaczcie, szefito. El szefito tutaj. Więc blisko było, ale no niestety, to musi poczekać. I tak to wygląda. No i ogólnie jest 7.30, około 8 będę ruszał, czyli za pół godzinki i jeszcze trzeba tutaj, o, dopakować się. Ale to wiadomo, o, jeszcze zrobimy stawkę tutaj, o, sponsorską, fajne buciolki, zobaczcie, coś pięknego. Fajny but. Polecam jak najbardziej. Piękna sprawa, Wiktor, polecam. Za zdrowie Wiktora w Polsce, tak wam powiem, i w Europie, i na świecie. No i z grubsza tyle, no paku i zaraz będzie trenuj chłopie, nie? Także prawdopodobnie widzimy się w Ornecie. Ciu. Jo, już dojechaliśmy, znaczy ja dojechałem sam. Tak to wygląda. Wynegocjowałem pokój, bo mieliśmy rok temu, pamiętam, z Sobolem pokój. Kompletnie naprzeciwko, o tam, jeszcze zaraz wyjdziemy, pokażę dokładnie. Z drugiej strony hotelu i wieczorami, pamiętam, była bardzo ruchliwa droga i się spać nie dało, jakiś ciężarówek, jakaś przyjechała czy coś, no to od razu się człowiek wybudzał. A tu jest mniej ruchliwa droga i tak to wygląda. Jeszcze tam jest z drugiego okna. Wariaty wam pokażę. Carpe diem. No. Więc w sumie jak będą wesela, no to będzie tutaj głośno. Tu już stanowisko robocze zrobiłem. No i co, moi mili, tak będzie wyglądać nasza przystań. Znaczy tak wygląda nasza przystań. Jo. O, co ja robię? Tu. Takie tam. A, no i ogólnie jest taka jeszcze opcja, że mamy normalnie pokój, chyba El Prezes, już wam pokazuję. Wychodzicie i zobaczcie. O, tu są drzwi prezesowskie na środku. 103 pokój wita, hotel w Ornecie, hotel pruski. I tyle. No i podziękowania tutaj na wstępie vloga SKB Suwalki. SKB Suwalki, Lid Polmalow, jako zawodnicy ligowi nie dopłacamy do obozu, także podziękowania, saluto dla was. Trenować można z czystą głową, że tak powiem. Więc tak to wygląda. Dziękujemy serdecznie i co? I trenujemy, bicka pokazujemy, o. Bo będzie zajazd, 3 treningi dziennie, więc tak to wygląda. Dobra, już tutaj, o, kociołek Aramixa i kończymy. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj będziemy z Sobolem przez kolejne 1,5 tygodnia i do zobaczonka, jak Sobol przyjedzie. Myślę, że za około godzinkę będą i też będzie potem już obiadek. Pewnie dzisiaj już będą 2 treningi, ale vlog taki właściwy, nazwijmy to dzień treningowy, pokaże wszystko od początku, od A do Z jutro, czyli jak wstajemy, jak się ogarniamy, jakieś jedzonko może i 3 treningi, no i jak taki dzień będzie wyglądał. I czekamy na Sobolenko, Iwan Sobolenko, groźny niedźwiedź podąża, niedługo będzie. Więc tak to wygląda, gdzieś tu albo w innych może okolicznościach będzie Sobol. Ja was tutaj zakrywam i zaraz będzie Sobol. Yo. Hello. Przejmujemy ten przybytek. No. Trening, k***o. Ten. Siebie miałeś nagrać, powitać tutaj, wiesz, zacnych widzów. Ja to witam zacnych widzów, jesteśmy w Ornecie. Co tu mogę powiedzieć? No jakie masz nastawienie na dzisiejszy dzień, na ten, prawdopodobnie, ja tak strzelam, za 2 dni będziemy sobą kurwa żygać. Bo co, bo 2 dni ten sam człowiek, dramat będzie. Tak, jeszcze powiem. W tak małym pokoju, słuchajcie. Tak jest, plus tutaj może właśnie otoczkę pokaż. Otoczkę zrobić. Tu jeszcze jest taki względny ład, to można tak określić. Porównamy za 2-3 dni, prawdopodobnie nie będzie w ogóle przejścia, albo będzie coś takiego, o. I tu będzie taki korytarz życia, nazwijmy to.
do łóżka, do drugiego łóżka, do kibelka, ewentualnie tutaj. Taka będzie szerokość korytarza i tyle. Reszta będzie. Będą ciuchy inne takie. Bebzel mi, zobaczcie. po obiedzie mi wyjebało, ale macie, zobaczcie, sztuczkę. Co, ale ty tak nie umiesz, to masz, widzisz? Ale taki zmocił się brzuszek. No, no, lepiej nie, lepiej tak nie rób. Lepiej nie, no mówisz. Dobra, i tyle. No nastawienie powiedz od siebie, przyjacielu drogi. Jakie nastawienie? No myślę, że jestem... Nastawiony jestem dobrze, obóz... Dzisiaj sobie uświadomiłem, że jest to 24 obóz w moim życiu. O kurde, niezła statystyka. W tym 18 z trenerem Jerzym. Także dzisiaj no można powiedzieć, że taki prawie jubileuszowy obóz. No, a jak pytałeś będzie... Pytałeś się mnie, jaką będę miał. Jak będzie, zobaczymy. Mianowicie taką, proszę bardzo. Plus, jedną rzecz chciałem powiedzieć, chciałem pochwalić GoPro. O tutaj ta kamerka, to jest kamerka GoPro, jest wodoodporna. I nie wiem czy wiecie, ale ja już wiem, że ponad rok, znaczy prawie rok nagrywamy. Obróć na chwilę kamerę. I takie obrazki ta kamera znosi, ona jest wodoodporna, ale jest również debiloodporna. GoPro, naprawdę świetna robota, tak bym powiedział. Dobra, idziemy na trening. Ale tak pragnę zauważyć, że ty częściej operujesz tą kamerką niż ja, także... Idioto, jeszcze jest szolce odporna. Jest szolce odporna. Wyższy stopień wtajemniczenia, ale pragnę nadmienić, iż... Się dogadał. Idioto z debilem, deber, kurde. No ale ty większy. Niedługo się okaże, kto większy, będzie pytanie, kto jest większym głupkiem, bo... Scholz, wiadomo, to Sobolewski. Tu Victor Secret Edition. Tak idziemy dziś. No więc grubo tyle, ale na dzisiaj wyłączamy. Jutro już pokażę wam przykładowy dzień obozowy, czyli jak sobie rano wstajemy. Śniadanko pewnie nie będę pokazywał, będziemy sobie jeść. Trening pierwszy, drugi, trzeci, do trzech umiem liczyć, tu jest sześć. I tyle. I wieczorne pogawędki, więc widzimy się na korcie niedługo, albo w dniu jutrzejszym. Cześć. Kurwy jebane. Myślę, że... Co? Przebitka na mordę musi być. A właśnie, dawno nie było przebitki twojej. No, na moją mordę, okej, okay. I teraz twoje. Dobra. Dobra, nara. Pakować walizę, bo to trzeba już zaczynać chyba. Ziobro? Ziobro? Myślałem, że nie zobaczysz. I była ukryta kamera. Bo ty byś coś odjebał, jakbym wyłączył. Dobra, wyłączam. No, ale wiem, że nie wyłączysz. Nie, to jest włączona, ale... Tylko czerwona lampka. Tylko czerwona lampka. Bo się zawiesił. Tak. Kamerka się zawiesiła. Zawiesiłeś Windowsa? Ale przecież okna tu są. Suche to było. Ziobro. Kamerka. Zobaczcie, jakie Scholz ma obiegi. To trzeba pójść, pokaż to. Dalej. Nie, możemy pokazać, proszę zobaczyć. Yonex, wiadomo jaka jest najlepsza firma. Masz dowód, na filmie będzie Victor wstawiony. A tutaj jakieś V wieśniackie. Co to kurwa jest? O, nowy. Spoko, stary Wiktorowi, schudź w cysk. Takie prowokacje to ja wiesz, spływają po mnie jak po kaczce, tak ci powiem. Po czym? Po kaczorze. Patrz jaka koszuleczka. Z AliExpress. Z Shopee. Aha. Obczaj. Blisko było. Ty. Obczajesz? Ale jaja. No. Dobra, nara. Teraz już na pewno nara. Dobra, cześć. Nara. Dobra, mamy miniaturę. Tutaj trochę zjebałem, nie wiem czy widzisz. Witam was serdecznie. Okiem fachowca oceni miniaturę. Czy ktoś się postarał? No ja widać, że pewną rękę tak profesjonalisty. No może tutaj jedyne to osoba, która robiła to tutaj przy uchu pago. No i tutaj jest... Cysia nie widać, bombonsa tak zwanego. No tutaj wysłałem ci inną grafikę. No jak to skomentujesz? Myślę, że z 50 wyświetleń byłoby więcej jednak. Ale niestety cenzura. Jaka cenzura? No z kolei ja nie brakuje. Ja ocenzurowałem, no nie może. No i tak to dlatego nie pójdzie do przodu, jak to wiesz, Cysia blokujesz. No co to jest? Mogę chociaż 18 plus tam cenzurę tak dać, wiesz. To by było dobre. No taki kickbacik 100%. Tu mamy Prospro maszyna. X700, proszę państwa, co powiesz o tej maszynie? Jest to maszyna dobra, niezniszczalna, można powiedzieć. Naciągnęła już bardzo dużo rakiet. Maszynę wyciąga, biureczko zorganizowaliśmy, znaczy Sobol zorganizował. Ale pomysł był mój na początku. Pierwsze się wysłowiłem na temat tego biurka. Bo tam byśmy się raczej nie zmieścili, zobaczcie. A, no i co, wspomniałem wczoraj, że
Za 3 dni wam pokażę, jak ten pokój wygląda, ale chyba nie można, nie trzeba na 3 dni pokazać. Ale myślę, że tutaj to nie jest adekwatne, bo ale... musiała być maszyna, tak? Trzeba było oczywiście, szybko... że tak, zawsze się znajdzie wytłumaczenie. Szybko reagować. I tak to wygląda, moi mili, jest godzina zaraz 9 na Sikorze, zobaczcie, 9, 11 mamy pierwszą jednostkę treningową, tak wam powiem. Ładnie, jest. Ładny kadr, ładny jest, Wiktor. Jest. Nie. A tu masz kolegę, ten, ma rakietmana. Więc jest 9, o 11 pierwszy trening, następnie obiadek. A teraz możecie się domyślić, że jesteśmy po prostu po śniadanku i po kawusi i innych takich. Sobol widzę, będziesz już w czasie. Ja muszę sobie rakietę ponadczynić, bo też jestem w potrzebie rakietowej. A, bo to ty 4 masz? Ja mam 4, a nie mam 4 podrywane. 4 pęknięte, zobacz, ty, wszystko sobol. O, tak gra ten zawodnik właśnie, na jednym treningu. Czwarte. Oczywiście to jest bardzo ważne, że słuchacie, zobaczcie. To jest adapter, oczywiście marki to pokazujesz Yonex. I spierdalasz jego, pokaż. Tak. Adapter może do... zostawę tak. Na górę ramę, żeby rozłożyć całą siłę. Ale jak mówisz dla widza, to tutaj kamerka jest. No, żeby co rozłożyć? Całą siłę, która naciska z tego w jeden punkt, żeby rozkładała na górną część ramy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przydatny element przy naciąganiu rakiet. Okej. Dziękujemy za tą wybitną wiedzę fachowca. Mam grata. A to mamy plac. Mamy monitoring na ten plac, człowieku. Wszystko wiemy, co się dzieje w Orno. Oj! Ale by było. Nie wiem, czy widzieliście rower tutaj, samochód. Gościu prawie rowerzysty przejechał. Zgłosił po nagraniu dowodowe. Ten chcesz zostać? Oczywiście. To jest z całej rakiety naciąg? Tak. Patrzcie, było na rakiecie przed chwilą. Czy to jest 10 metrów? No około. Około 10 metrów, takie coś niby. Ale jaj. Pomachaj dla widza. Pa. 2 godziny później Sobol, zobaczcie, piony już postawił, teraz bawi się w poziomy. Jak się bawisz? Łysy, dasz mi donata. Ale za co? Za naciąganie. Pomyśliłem. Moje 2 szpikulce. Kurde. Twoje 2 szpikulce. To są gargulce, wjeżdżamy. Co? Synek! Ty lubisz tak. Bajo jajo, tak ci powiem. Scrambled egg. Krabno. A to jaka inżynieria, nie widziałem. Na taśmę, gościu, dysku. Weź zabieraj mi to. Okoliczności natury sprzyjają. Tu mamy kopułę Hala, tu mamy El Salceson i mamy suwalskiego Sukamuliona. Czyli samuraja, Maximilian, jak tam u ciebie? Jak to nastawienie? Będzie moc? Oczywiście. O to chodzi, także widzimy się na hali. Co jest? Już się nagrywa. Jak coś. No jak widzę, że nagrywa. Dobry, Wysy, mądryś, nikt, mądryś. Nikt nie łapie się na to twoją sztuczkę. No w trakcie, ciśniemy. Godzina za nami. Kurwa, nie można tak się kończyć. W siatkę co zagrałem. Nie można tak.
Pamiętaj o łapce w górze, gościu. Zobacz, jak się poświęcamy. Łapka w górę, obowiązkowo. Kanału też. Na żywo, bez cięć. Zbieramy lot teraz do kupy. Ale no jest ogień, tak bym powiem. Trochę w nogach czuć. Trenerze, jak tak. Trenera nagram, to ile trzeba zapłacić za wizerunkowe prawa? Nie wiem. To będę zbierał w Sobolu. To, trener jest cicho ciemny. Sobol, jedno zdanie, jak się czujesz? Ciężko, ale ja bardzo lubię taki stan. O, i lecimy z tematem. Dobra, chwila przerwy, o, wyłączam was, zbieramy lotki i niedługo się widzimy, wariaty. Robimy. Nie zapomnij o łapce w górę i o subskrypcji kanału. Potwierdzam. Kurde synu, na razie. Sobol potwierdza, tak jest. Potwierdzam. Kapuci, kamer na kamerę. Wiem, kapie, no. Nie zbieramy wrzątki? Nie wiem. No i prawie fajrant chyba. Chociaż buty już, Sobol buty ten. Koniec, nie wiem. Finito czy nie? Co się dzieje? Miałeś farta więcej, co? Jak zwykle więcej szczęścia i rozumu. Bo Sobol poszedł i kurwa, o tak mu noga poszła. Więc Achilles tutaj mógł. Mogłoby być nieciekawy, tak wam powiem. Ale na szczęście, szczęście sprzyja komu? Lepszym. Otóż to. Tak wygląda sala treningowa. Co ciekawe, dokładnie 5 lat temu na tej hali zdobyłem podwójne mistrzostwo Polski w singla. W finale już nie pamiętam. W finale z Tymoteuszem Malikiem, co ciekawe. I w debla w parze z Konradem Płochem przeciwko Radosław Rubel i Adrian Jaśkowiak. Podwójne złoto. I od tego momentu jeszcze pamiętam, dzień po tym turnieju założyłem fanpage'a na Facebooku. Tak było. Więc na tej hali i na tej hali gdzieś. Zobacz tam, w półfinale chyba mixta, albo w ćwierćfinale mixta rakieta cybula sławna leciała w ten sposób do tamtej ściany, aż całą halę przerzucił. Piękne to było widowisko. To jest taka ciekawostka, Orneta
sercu mym, tak można powiedzieć. Dokładnie 6, ile nie, 6? 17. Nie, my byliśmy juniorami młodszymi. Nie, dawniej. To była Olimpiada Młodzieży. U 17 byliśmy, czyli 6 lat temu ponad. 6 lat temu tutaj się wygrywało. Tak było. I co nam pozostało? Jakieś brązy teraz. No, tyle miałem z tym. Myślę, takie to piszcie można na koniec sobie teraz coś porobić. Takie pół godzinki. Ja musiałem teraz, lepszy dzień. Tak, jest pierwszy i ostatni, to najgorszy dzień. Nie, to a ta tamta by się rozbała. Aha. Coś czujesz? Czy zdrowo? Delikatnie czuję gdzieś tutaj i tutaj, ale jest w miarę. Jest w miarę, okej. Okay. Spacerniak, która cela spaceruje? Aha. Cela 103, a kto się pucuje? Short. Siemano, Short. Dostaliśmy grypsa z Ventusa. Także się rozprułeś i chłopaków posprzedawałeś. A o czym ty mówisz? Polecasz? Bardzo. Polecam bardzo. Polski. Czyli nie oglądajcie, co polecę. No i po treningu zobacz, cisza po burzy, o. Tak wygląda, hala. Weź nie zabij się. Tak. Możesz ten ogłosić na YouTube, jak chcesz. Hej. Za 2 zł, tak, pokrowiec? Tak. To ja kupię za 3. Za 3? No. Za dużo. Mogę za darmo oddać. Za mało. Dobra. Ty, pogoda fajna i... Patrzcie, tego nie było, kurde, tego nie było, tej wieżyczki. I nawet zasięg, 5 kreski na 5. Ogólnie rzecz biorąc, no co, po pierwszym treningu 121% aktywności dziennej. Ale nie to jest istotne, chciałem wam przytoczyć na szybko statystyki treningowe, około 2 godzin. 2 godzinki 4 minuty będziecie prawdopodobnie gdzieś otumieć na ekranie i tak, ale powiem dla zasady. Średnie tętno 134, maksymalne 195. Tego wam nie nagrywałem, ale 195 tętno mi wypierdzieliło w górę, jak była skakaneczka. 500 podwójnych, oczywiście nie naraz, tylko naraz 100 podwójnych skoczyłem, patrzę, o kurde, 195 i wtedy, chociaż czułem się tak fizycznie ok, tak jak teraz mówię do was, ale tętno pokazało tak i kalorie 1200 prawie, z czego 49% to tłuszcz. No i takie statystyki. Pierwszy trening za nami, idziemy na obiad, który jest za pół godzinki. Z ciekawostek taktycznych, fajna koszuleczka, szczerze, taka leciutka i ta mi się podoba. Więc trenerze dziękujemy, albo klub dziękujemy, albo Podlaskie dziękujemy. Aż mi tu mucha zalatała i tyle. Saluto, drugi trening niedługo. Jedna rzecz jeszcze, tylko zobaczcie widoczki. Koło hali takie coś. I też druga ciekawostka. O tam jest ulica, która się nazywa Sportowa. I na ulicy Sportowej za dzieciństwa moja mama mieszkała. Tak wam powiem. I jest to ciekawostka. Ale nie w Ornecie? W Ornecie. Naprawdę? Normalnie tutaj mieszkała moja mama. Gdzieś, no na tej ulicy. Tak, twoja mama za dzieciństwa, tak. I potem dziadek, czyli tata mamy, dostał pracę po prostu w Warszawie i się przeniósł do Zalesia Górnego. I tak jest po dziś dzień. Taka ciekawostka. I co byś powiedział na temat treningu? Smętny już chodzisz, widzę. No kurczę, no mogło się skończyć źle. Dobra, mogło, no było, minęło. Dobrze. Żyjesz, przeżyłeś, lecimy dalej, nie? Lecimy dalej. Drugi trening, potem na koniec dnia jeszcze siłownia i sprinty. Będzie dobrze. Też tak myślę, tak jest. Sobol powiedział, plan dnia, drugi trening, potem siłóweczka, sprinty pomiędzy posiłki, czyli zaraz obiad za pół godzinki. Garmin mi pokazał, regeneracja 22 godziny. To weź trenerowi to pokaż, że trenerzy 22 godziny nie mogli zrobić, jutro, dopiero jutro dopiero mogę. Jutro to no te zegarki to są czasem hit. No i tyle, taka aura nam tutaj sprzyja, pogoda sprzyja. Ostatni turniej to była olimpiada i egoistycznie tylko swoje wyniki powiedziałem, a ty co wtedy wygrałeś? Ja miałem 2/4 wtedy. Tak? Czyli no. Single i co ty grałeś? Mixta single, z podział? Single przegrałem z Cybulem. To Cybul miał półfinał? Czy? Cybul miał połówkę, no. A Debla przegraliśmy na Jaśkowiak Wróbel. Ja wtedy z Filipem Krugowskim grałem. Aha, Debla gra, aha. I tu prawdopodobnie jednego dnia będziemy haratać w gałę. Tak strzelam. Tak przynajmniej było rok temu. I tak będzie w tym roku. I tyle. Dobra, nara. 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 Dixu. Pozdrawiamy Dixa, tak jest. A
to proszę bardzo, serwis i wulkanizacja. Pa, zrobimy tak, że niby spaliśmy, bo w sumie spaliśmy. O, już 16.40, za 10 minut trzeba iść. Nie, za 10 minut już na hali, wstawaj kurwiu. No. Mały. Ale by się no, ponad spało. Godzinkę drzemki, nie? Za... Więcej. To... Nie no, ponad godzinkę, godzinę 15. Drzemka była grana, tak mówię. Więcej, godzina 45. Słyszę koło. Czyli ponad godzinki drzemki. Kamerkę na trening wezmę, ale czy nagrywać będę, nie wiem, bo są wstępne, że tak powiem, takie oznaki bolesności wszechobecności, o tak bym powiem. Starość, nie radość, tak wam powiem. PESEL robi swoje. Tak jest, PESEL robi swoje i co? Chujów 100, o tak wam powiem. Nie? Więc tak, taki jest plan. No drugi trening prawdopodobnie też z takich technicznych rzeczy to ponad 1000 kalorii na pewno zejdzie podczas tych dwóch godzinek. Co najmniej i jeszcze wieczorkiem siłóweczka. Kamerkę no będę miał ze sobą, ale nie wiem czy nagrywać będę, zobaczymy. Taki jeden trening pokazowy już zobaczyliście i mniej więcej na tym to polega. No 2-3 treningi dziennie. Pomiędzy jemy, śpimy i się przebieramy, zobacz. O, zdążył. A jest, to jest. Szybki Jones. O, ale to już oj, 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 Sobol. Ale z ciebie jest fajna łania, bym powiedział, taka sarenka. Jak skomentujesz ten komplement? Nie skomentuję wcale. Był poniżej krytyk. Coś pięknego. To nie był wysublimowany żart. Także zobaczcie, o. I w takich okazałościach, okolicznościach żegnamy się i machamy, cześć. Sobol, machamy, cześć było. Nie. No chodź, weź pomachaj. Nie. Pomachaj dla widza. Nie. Pomachaj. Nie. No to, tylko ja macham, cześć. Dobra, jedziemy do kogo? Grubsza tyle. Znowu duża ilość środek. Co tam? To się zajebałem, że taki przypływ endorfin. A, bardzo chciałem. Wiadomo, tak jest. Bardzo chciałem, nie? Oj tak. Abrakadabra, kurwa. No i co, moi mili, właśnie po siłowni wróciliśmy. Sobol jeszcze ma randewu przez telefon. Godzina, zobaczcie, zaraz 22. Myju i można powiedzieć czas wolny, czyli zaraz spać. Tak to mniej więcej wygląda, tak wygląda dzień obozowy. Siądę. O ile można stać? O, w takim zaułku, zobaczcie, cały pokój widać. Tutaj będę montował ten odcinek, zobaczcie. O, się odpala. I tutaj będzie o stanowisko do montowania odcineczka. O, to czekaj, mam światełko. O, właśnie, zobacz. No, co będziemy po ciemku siedzieć, zobaczcie, znajdziemy, o, z domu, lampkę. Może jakieś live'y będę robił, zobaczę na TikToka, ale nie wiem, zobaczymy. I w skrócie wam powiem tak, 290% normy dzisiejszej w zegarku. Będziecie mieć to gdzieś, o, tutaj mniej więcej. Screeny zrobię i tu będziecie widzieć. Prawdopodobnie będzie troszkę ponad 5000 kalorii w całym dniu, łącznie z funkcjami życiowymi. I czas aktywności prawie 11 godzin. I teraz tak, jeszcze zrobimy chronologicznie południowy trening. Widzieliście dane statystyczne, tak to nazwijmy. Teraz przejdźmy do popołudniowego treningu badmintonu. Równo 2 godziny zanotowałem.
troszkę był lżejszy w tym względzie, żeby taki bardziej techniczny. Pierwszy trening był taki, no, hopsasa, takie skoki były i tak dalej. To jedno ćwiczenie, co, że te były słupki, trzeba było przeskakiwać parę razy i dopiero odbić. No to mocno, mocno uda odcinało, tak wam powiem. Więc trochę to dało, plus skakanka też tętno dużo podbiła i kalorii na pewno. Drugi trening teraz mówię, 2 godziny, średnie tętno 124 na godzinę, 164 najwyższe. Kalorie 1075 pokazuje, ok. I teraz inny trening w budynku, czyli to właśnie siłownia i potem na koniec takie 10 przyspieszeń przez szerokość hali, czyli koło tam 25-30 metrów. Średnie tętno 111, najwyższe 152, 480 kalorii. Z grubsza tyle. Mam nadzieję, że jakoś domontuję ten odcinek. Dzisiaj jest poniedziałek, co prawda? Nie, wtorek, 9 jest. I pokazałem wam przykładowy dzień pełnowymiarowy, dzień obozowy. Więc jest wtorek do niedzieli. Mam nadzieję, że no w takim trybie życia, że tak powiem, jakoś tam to poskładam ten filmik i zobaczycie, jak wygląda taki właśnie przykładowy dzień z obozu sportowego, obozu badmintona, w tym przypadku z obozu z SKB Suwałki. Dziękuję jeszcze raz serdecznie SKB Suwałki, tutaj logo mamy, Lead Paul Malow, sponsor SKB również, więc dziękuję serdecznie za możliwość treningu bez opłat dodatkowych, tak to nazwijmy. Dziękuję serdecznie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, subskrypcję kanału, jak masz jakieś pytanka, śmiało pisz na dole, przyjacielu drogi albo przyjaciółko. I z grubsza tyle, no. No ale tak to właśnie wygląda. Trzeba swoje wybiegać na korcie, żeby wyniki były, tak wam powiem. I tym akcentem, myślę, zakończymy. Więc saluto, cześć, pozdrowionka z Ornety, siemaneczko.